Marvel chce sprawić nam ogromny prezent na święta. Pojawił się zwiastun drugiego sezonu serii animowanej What If. Tak jak wszyscy przewidywali, tak jak przewidywali najwięksi skuperzy na Twitterze, dostaliśmy plakat, dostaliśmy zwiastun, a także informacje tego, w jakim formacie pokazywane będą odcinki. Wszystko wskazuje na to, choć komunikat Marvel Studios nie jest wcale tak oczywisty, że otrzymywać będziemy jeden odcinek dziennie od 22 grudnia aż do 30 grudnia. Zobaczcie na plakat, tak wygląda plakat drugiego sezonu What If, mamy niezwykle świąteczny aranż, wszyscy bohaterowie noszą mikołajowe czapki, mamy również informację, że wszystkie odcinki, nowe odcinki Marvel Studios What If pojawią się na Disney Plus 22 grudnia, ale mają też prośbę, abyście rozpakowywali jeden odcinek każdego dnia przez 9 dni, co sugeruje, że pojawią się 22, ale mamy je oglądać po jeden dziennie, czy sugeruje, że pojawiać będzie się jeden odcinek każdego dnia. Tego jeszcze nie wiemy. Tego jeszcze ja nie wiem. Na początku, zanim zajmiemy się oglądaniem zwiastuna, zajrzyjmy do informacji, które pojawiły się dzisiaj oraz wczoraj odnośnie tego, jak wyglądać będzie ten sezon, bo to dość istotne. Na początku zobaczmy, prześledźmy sobie tytuły odcinków i na bazie zwiastuna przewidzimy, czy faktycznie tak może ta lista wyglądać. Pierwszy odcinek, a co gdyby Nebula dołączyła do Nova Corps? Odcinek drugi, a co gdyby Peter Quill zaatakował najpotężniejszych ziemskich herosów? Odcinek trzeci, co gdyby Happy Hogan uratował święta? Odcinek czwarty, co gdyby Iron Man rozbił się na planecie Grandmastera. Odcinek piąty, a co gdyby Kapitan Carter walczyła z Hydra Stomperem, więc rozumiem, że ma być to odcinek Kapitan Peggy Carter versus nie Kapitan Steve Rogers. Odcinek szósty, chyba ten jeden z najciekawszych, co gdyby Avengers zjednoczyli się w 1602 roku, czyli tuż po zakończeniu średniowiecza, w sumie 100 lat po zakończeniu średniowiecza. Odcinek siódmy, a co gdyby Hela znalazła 10 pierścieni. Odcinek ósmy, co gdyby Kahori zmieniła kształt świata, to drugi bardzo ciekawy odcinek. Kahori to jest pierwsza oryginalna bohaterka MCU, bohaterka rdzennoamerykańska, która według plotek miała znaleźć Tesseract i wejść w posiadanie jego mocy. I odcinek dziewiąty, a co gdyby Strange Supreme zainterweniował? Tutaj prawdopodobnie po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z jakąś formą multiwersalnej drużyny Avengers albo multiwersalnego konfliktu. I co ciekawe, mamy kolejną informację, która jakby rozszerza nam kontekst, bo to są wyłącznie tytuły tych odcinków, ale ten sam skuper Can We Get Some Toast poinformował, że nie znaczy to wcale, te tytuły odcinków nie zdradzają tak naprawdę, co wydarzy się w tych odcinkach, bo na przykład odcinek a co gdyby Peter Quill zaatakował najpotężniejszych ziemskich herosów, nie mówi po prostu o tym, że Peter bez mocy będzie chciał atakować Avengers, tylko mówi o tym, że Peter Quill został dostarczony Ego pod koniec lat 80. jako dziecko, razem uzyskał moce i razem postanowili zaatakować Ziemię, ale naprzeciwko stanęła drużyna Avengers zjednoczona w roku 88, składająca się, stanie w sumie, bo to dopiero w odcinku trzecim, stanie drużyna Avengers składająca się z Hanka Pyma, czyli oryginalnego Ant-Mana, Billa Fostera, czyli Goliatha, Kinga, Króla T'Chaki, czyli Czarnej Pantery, Buckiego Barnesa, który jeszcze chyba się w tej linii czasu nie stał się uśpionym agentem, Wendy Lawson Star Wars, czyli w tej wersji MCU to tak naprawdę Marvel, bo to kapitan Wendy Lawson, która współpracowała z Carol Danvers, no i oczywiście Thor. W tym odcinku Peggy Carter ma być dyrektorką SHIELD, a Howard Stark
ma pojawić się również w tym odcinku, co nam pokazuje, że tak naprawdę, mimo tak miernego tytułu, wszystko może wskazywać na to, że ten odcinek będzie naprawdę ciekawy. No i teraz przechodzimy do najważniejszego. Musicie dać mi chwilkę, muszę się przygotować i za moment obejrzymy sobie wspólnie ten odcinek i przeanalizujemy, czy te tytuły, które pojawiają się w tweetach, które pojawiają się od jakiegoś czasu, są faktycznie tym, co w odcinku się pojawi. Ja jestem już prawie przygotowany i wracam do Was z zwiastunem. Oglądamy sobie i przeanalizujemy to, co wydarzyło się w zwiastunie What If sezonu drugiego, który już 22 grudnia na Disney+. This kid puts on quite a show. Początek wskazuje ewidentnie, że całość rozpoczyna się od odcinka, o którym przed momentem mówiliśmy. Jest i T'Chaka, jest i Quill. Mały Quill z mocami. Lis? Czy to były maskotki Shoppa? Shoppa? Are you sure you do not want any backup? No, I'm great with kids. Jest Peter Quill, jest Wendy Lawson. Faktycznie Star Force w kostiumie Voice Kree. Mamy Goliatha, mamy T'Chakę i mamy Ant-Mana. Wszystko się na razie zgadza. You thought the story was over. O, jest Hela. But it was only just beginning. I Watcher komentujący to, co się wydarzy. Jest Nebula. Normally. To jest prawdopodobnie znowu ten sam odcinek, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli odcinek, w którym Avengers roku 88 jednoczą się, aby walczyć z Eagle i Peterem Quillem. Są smoki, a więc to również prawdopodobnie odcinek o Heli i 10 pierścieniach. Tutaj kolejna ważna rzecz, to też plotka, która się pojawiła w tym sezonie, w tym drugim sezonie. Wanda Maximoff ma pojawić się w dwóch odcinkach. W odcinkach o Avengers 1602, w którym ma być kimś na zasadzie Merlina. Ma być czarownicą, ma być sorcererką, która współpracuje z królem Arturem. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz i wydaje mi się, że to będzie jeden z tych najciekawszych odcinków tego całego drugiego sezonu. Widzicie ewidentnie, że tam ludzie na koniach. Jest Watcher. Mamy ten odcinek, to jest ciekawostka, o której kiedyś mówiłem na Twitterze, ale oczywiście niewiele pamięta, bo dlaczego mielibyście. W odcinku, który mówi o tym, że co gdyby Iron Man, Tony Stark wylądował na planecie, zderzył się z Grandmasterem, to jest odcinek, który miał pojawić się w sezonie pierwszym, ale został przesunięty, dlatego też dostaliśmy Gamorę w zespole multiwersalnych, międzywymiarowych Avengers, ale tak naprawdę nie widzieliśmy, dlaczego ją tam dostaliśmy. A dostaliśmy ją dlatego, że miała pojawić się w tym odcinku i jednym ze wrocławskich Media Marktów jeszcze w 2021 roku znalazłem zestaw klocków Lego, który został wypuszczony, brandowany jako Marvel What If i został wypuszczony, mimo że nie powinien, bo był to zestaw klocków Lego, który dotyczył właśnie tego odcinka. Mieliśmy w nim Hulkbustera Ironmana, który był jednocześnie, miał te wzory z Sakaar, który miał czy to Hulk Gladiator, czy Thor Gladiator, czy też Grandmaster, i były figurki Tonego Starka i Gamory. Stąd wiedziałem, że Gamora na pewno pojawia się w tym odcinku. No oczywiście musieliśmy też wiedzieć, że pojawia się w tym odcinku, bo pojawiła się w finale pierwszego sezonu. Ale jednocześnie taka mała rzecz, jeśli znajdę kiedyś to zdjęcie, to wam na pewno je podrzucę. Czyli Gamora będzie ścigała się w wyścigach na Sakaar. Nice. Jest i Tony. Jest i Valkyria. Wygląda to bardzo fajnie, bo zamiast walk gladiatorów mamy wyścigi samochodowe niczym z trylogii prequel Gwiezdnych Wojen. Who is this handsome dog? Jest i
go. Ciągle ten sam odcinek, że ciągle mamy tylko kilka odcinków pokazanych. Odcinek z Gamorą i Tonym Starkiem, odcinek z Avengers 88, odcinek z Helą, odcinek Avengers 1602 i jeden kadr z odcinka pierwszego, w którym to Nebula miała stać się członkinią Nova Corps. Więc wszystko wskazuje na to, że bardzo mocno, być może bardzo mocno ten cały sezon skupi się wokół tego pierwszego odcinka i być może Doctor Strange Supreme zainterweniuje właśnie dlatego, że w finale Avengers będą musieli znowu walczyć z Ego i Peterem Quillem. O, to odcinek o Heli, jak rozumiem. To Nebuli. Okej, okay. Czyli widzicie, czyli to jest Wenwu i jego siostra, która będzie, siostra, ciocia Shang-Chi, którzy będą walczyć z Helą, która będzie chciała zdobyć 10 pierścieni? Nie, to Odyn! To Odyn! To Odyn! To Odyn z 10 pierścieni, który przychodzi po pierścienie? Nice! To w takim razie pojawi się też Odyn, czyli bo pierwotnie lista tytułów sugerowała, że jeden odcinek zostanie poświęcony Odynowi, a nie Heli, więc być może tak naprawdę jest to odcinek, który połączy obie te postacie. Jest i Thanos. Thanos, ale zobaczcie, z kim walczy. Muszę cofnąć. Thanos walczący ze Steve'em Rogersem z podwójnymi tarczami, które otrzymał od T'Challi w Infinity War. Także to jest odcinek, którego jakby nie kojarzę z tej listy. To był... Rycerz Ant-Man 1602. To będzie super odcinek. Jest i Thor. Gamora, wow, ale Rocket. Widzieliście tego Rocketa? Wow, ale wykokszony Rocket. Jest Strange Supreme. I've been looking for you. Jest Kahori. Właśnie zastanawiałem się, bo nie mieliśmy żadnego kadru dotychczas, który miałby sugerować, że Kahori się pojawi. Czyli Kahori jest trochę jak Steve Rogers, która dryfuje. For a long time. Jest i Strange. Kahori, całe plemię Kahori. Wow! Nie powiecie mi, że to nie wygląda fajnie. For a long time. Time. Damn, to wygląda super. Time. Just be careful. Ale czyli Kahori też będzie w tym finale? Just to wygląda. Zobaczcie, jest Peggy Carter i jest Kahori, czyli prawdopodobnie w czasach współczesnych, bo to jest, ma być odcinek, jak Kahori zmieniła świat, czyli prawdopodobnie to, że Tesseract pojawił się podczas, gdy w Ameryce Północnej nie było jeszcze kolonizatorów, powiedzmy w XV-XVI wieku, no to może skutkować tym, że cała historia tego świata, tej rzeczywistości zupełnie inaczej się potoczyła, co wydaje się niesamowicie ciekawe. Plan idzie do nich. To był Killmonger, czyli będziemy mieli prawdopodobnie połączenie też z drużyną z pierwszego sezonu. Czyżby Thanos był przeciwnikiem w wielkim finale tego sezonu? Okej. Dzieje się dużo. Zobaczcie, że Watcher przychodzi do Peggy. Czyli Peggy będzie dość istotną postacią w całym tym sezonie. Ale zobaczcie, co jest napisane. Season 2 Original Series Streaming December 22nd. No to pytanie, czy to będzie wtedy cały sezon, tylko Marvel robi nam prezent jak kalendarz adwentowy i sugeruje, żebyśmy oglądali jeden odcinek dziennie. Żarcik. Darcy. Czyli Happy będzie miał swój odcinek jak Die Hard, jak szklana pułapka. No wait, under siege? No, that's not it. Hey, John McClane, focus! Jeden odcinek każdego dnia. Co to oznacza? Co to była za drużyna? Co to oznacza? Kapitan
w stroju elfa, jest Hawkeye, jest... Kto to? Hope Van Dyne? Kto to jest w tym kostiumie? To Wanda, czy to Wanda? Tam najdalej w dalszym planie. To Black Widow po prostu. No, powiem wam, muszę wam powiedzieć, że ja jestem... mi się podoba. Mi się to podoba. Ja najbardziej, chyba zauważyliście, na jakie odcinki czekam. Na pewno najbardziej czekam na odcinek o Kahori, odcinek o Avengers 1602. No i teraz po tym zwiastunie czekam bardzo mocno na ten odcinek o Avengers 1988, kiedy Ego i Peter Quill przybywają na Ziemię. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Czy w ogóle czekacie na tę animowaną antologię, bo zastanawiam się, czy w ogóle są ludzie, którzy czekają na te odcinki. Ja czekam bardzo, ja jestem fanem tej serii. Zresztą na kanale możecie obejrzeć omówienia każdego z odcinków pierwszego sezonu i dajcie mi też znać, czy chcielibyście, abym omówienia takich odcinków przygotowywał wraz z pojawieniem się odcinków drugiego sezonu. Czekam na was w komentarzach. Bardzo dziękuję, że zajrzeliście do tego wideo. Trzymajcie się. Cześć.